Gotowi na trening? No to chodźcie. Dzień dobry Nordic Walkerzy, witam Was na kolejnym treningu i zapraszam na kolejną porcję ćwiczeń. Dzisiaj zajmiemy się mięśniami pośladkowymi, więc niewykluczone, że po dzisiejszym treningu mogą wystąpić nieznaczne trudności z przyjęciem pozycji siedzącej. Oczywiście zajmiemy się też naszym wyzwaniem kondycyjnym, a zaczynamy tradycyjnie od rozgrzewki. Chodźcie! Na dzisiejszą rozgrzewkę przewidziałem ćwiczenie, które pozwoli nam zarówno rozgrzać mięśnie ramion i mięśnie nóg, szczególnie z uwzględnieniem mięśni pośladków, i myślę, że skojarzy się ono Wam jak najbardziej z narciarzem biegowym, bo chciałbym, żebyśmy wykonali sobie następujące ćwiczenie. Tu schodzimy leciutko na ugięcie kolan, ramiona łączymy i wyrzucamy nogę daleko do tyłu. I w taki sposób sobie ćwiczymy przez około 30 sekund, a może trochę dłużej. Dostosowujemy ćwiczenie indywidualnie do własnych możliwości. Otwieramy klatkę piersiową, mocny wymach nogi do tyłu i mocny wymach ramion w tył. Pozycja i druga opcja, to samo ćwiczenie. Nogi pracują w ten sam sposób, ale ręce otwieramy tu szeroko, naprzemiennie. Jedna w górę, druga w dół. Hop, hop, hop. Wyciągamy mocno nogę do tyłu i ramiona przeciwne strony. Jeszcze 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Wykonajcie na przykład dwie serie takich ćwiczeń rozgrzewkowych i ruszamy w trasę. Moi drodzy, ćwiczenie wzmacniające, które dzisiaj Wam zaproponuję, będzie oddziaływało zarówno na mięsień pośladkowy większy, średni oraz mięśnie uda, pośrednio mięśnie brzucha. Dodatkowo, jeśli wykonamy je sobie bez podporu na kijach, będzie wzmacniało nasze mięśnie stabilizujące postawę, mięśnie posturalne, o których już też kilkakrotnie mówiłem. Wykonajmy sobie następujący ruch składający się z trzech wymachów czy unoszeń nóg. Pierwsze jest do przodu, potem do boku i do tyłu. I wracamy tą samą drogą. Hop, 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 tył, bok, przód, tył, bok, przód, bok, tył, bok, przód, bok, tył, bok, przód, hop, 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 co najmniej 15-20 powtórzeń na każdą nogę. Jeśli już ćwiczenie opanujecie, zapoznacie się z nim, że nie jest wcale takie trudne, to spróbujcie kije unieść w górę i wykonać to bez podporu na kijach, czyli tu góra, bok, tył, wracamy tą samą drogą, hop, hop, hop. Pomaga patrzenie w jeden punkt. No teraz już pracuje nie tylko noga, którą wykonuje ruch, ale też noga, na której stoję,
automatycznie napinają się mięśnie posturalne, tak jak wspominałem, i o to właśnie nam w tym ćwiczeniu chodzi. Czyli wykonujemy to ćwiczenie najpierw z podporem na kijach, a później próbujemy bez podporu na kijach, także jedna seria to jest co najmniej 15-20 powtórzeń z podporem na kijach, zmieniamy nogę i znowu to samo, tylko już z kijami w górze. W czasie całego treningu zróbcie 2-3 serie. Moi drodzy, jesteśmy już na ostatniej prostej prowadzącej do realizacji naszego wyzwania kondycyjnego, więc sugeruję, aby przygotowywać się do tego wyzwania już każdego dnia, bądź na treningu, bądź w domu. Oczywiście pamiętajcie, że to jest tylko zabawa, przyjeżdżajcie na polanę zupełnie swobodnie, spotykamy się, żeby wspólnie poćwiczyć, pobawić się, a jeśli komuś nie uda się zrealizować wyzwania kondycyjnego, to będzie miał co jeszcze ćwiczyć w przyszłości, więc dzisiaj realizujemy pełen zestaw, 3 serie, jedna po drugiej, 10 przysiadów, 10 pajacyków bez podskoku i 5 razy zejście do przysiadu. Lekko nie jest, ale damy radę. W ćwiczeniach rozciągających, które wykonacie na zakończenie treningu, niech się pojawią ćwiczenia rozciągające mięśni nóg i pośladków. Jednym z takich ćwiczeń jest pozycja lewitującego hindusa, w której to stajemy sobie na jednej nodze, uginamy ją w kolanie, a drugą nogę, stopę zakładamy na to kolano. Jednocześnie można tą sobie pomóc i stopę złapać, przyciągnąć troszkę ręką, a łokciem dociskać to kolano, które jest w powietrzu. Ramiona wyciągamy do przodu, plecy mogą być wyprostowane lub ugięte. Bardzo fajnie to ćwiczenie wygląda również z kocim grzbietem, więc w taki sposób sobie chwilę wytrzymujemy, stopniowo obniżając pozycję i dociskając kolano tak, by ustawić je jak najbardziej równolegle do podłoża. Rozciąganie powinno być odczuwalne w mięśniach pośladkowych. I dziękuję Wam bardzo za dzisiejszy trening. Mam nadzieję, że zaprezentowane ćwiczenia Wam się spodobają i wprowadzicie je do swoich treningów. Tradycyjnie czekam na komentarze i zdjęcia z Waszych treningów. Pamiętajcie, mobilizujemy, inspirujemy, pokazujemy, że chodzenie z kijami jest
fantastyczne, a czego dowiedziemy już również wszyscy razem w sobotę. Moi drodzy, jeśli jesteście zapisani, a wiecie, że z jakichś przyczyn jednak nie będziecie mogli przyjechać, bardzo proszę dajcie nam znać, ponieważ lista uczestników jest już zamknięta, a być może gdyby się zwolniło jakieś miejsce, to ktoś chętnie by jeszcze na wolne miejsce wskoczył. Także jeśli tylko nie możecie przyjechać, proszę dajcie znać. A tymczasem miłego dnia, miłego treningu i do zobaczenia już wkrótce.